Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku Sądy Ulicznej. Tym razem pytam mieszkańców Radomska oraz okolic, czy drogi na terenie Radomska oraz powiatu radomszczańskiego są bezpieczne dla uczestników ruchu drogowego oraz jakie działania należy podjąć, aby poprawić na nich bezpieczeństwo. Według mojej oceny tak. A dlaczego? No jeżdżę samochodem i widzę, że przejścia są też oznakowane i są napisy dla tych uczniów, co by z tymi smartfonami nie chodzili przez przejścia. Wydaje mi się, że tak. Są dziurawe i to bardzo. Wziąć na przykład taką drogę na Ewinę. To jest jedna wielka dziura. Nie wiem, jak tam ludzie sobie radzą. W każdym razie wczoraj jechałem, no to jest tragedia. Możecie to po prostu jakoś inaczej skomentować, ale takie są fakty. Wystarczy się przejechać tymi drogami. Są kolejne dziury, nieliczne są wyremontowane, a tragedia. A jakie działania należy podjąć, aby poprawić bezpieczeństwo właśnie na tych drogach? Remonty przede wszystkim, renowacje. No co, no, więcej kontroli policyjnych. No nic poza tym. No i kierowcy przede wszystkim powinni zważać na pieszych i piesi na kierowców. Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak. Są oznaczone pasy przejścia zebry i są na rowery. Wydaje mi się, że są dobre. Zależy, jak się kto zachowuje na drodze. Jeśli ktoś jedzie rozsądnie i uważa, to jedzie bezpiecznie. Ale zdarzają się po prostu szaleńcy, którzy nie zważają na znaki, na użytkowników innych. No i szaleją po drogach. A jakie działania należy podjąć, aby poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego właśnie na tych drogach? Co można poprawić? Oznakowania są w porządku, tylko mentalność ludzi jest nie taka, jak należałoby. Nie najgorsze są. Jak na razie to jest w okolicach Radomska dosyć dobrze się jeździ.